Szczęść Boże, Justyna Kendra. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. W Katowicach trwa szczyt klimatyczny. Delegacje z całego świata negocjują, w jaki sposób wprowadzić w życie porozumienie paryskie. Zakłada ono ograniczenie wzrostu temperatury na świecie, między innymi poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. Człowiek, przyroda, technologie to na tych trzech fundamentach Polska buduje swoją politykę klimatyczną i zachęca do tego inne kraje. Okazją do tego są specjalne deklaracje przygotowane przez nasze państwo. Pierwsza dotyczy sprawiedliwej transformacji. Podkreśla, że w ramach transformacji energetycznej, klimatycznej trzeba uwzględniać również wszystko, co wiąże się z ludźmi. Druga ważna deklaracja, którą Polska przygotowała wspólnie z Wielką Brytanią, dotyczy promocji elektromobilności, mówi Michał Kurtyka, prezydent COP24 w Katowicach. To największe globalne porozumienie, partnerstwo na temat rozwoju tej technologii. Polska pozycjonuje się tutaj jako lider, jako hub również, jeżeli chodzi o promocję i rozwój tej technologii. Polska nie tylko składa deklarację, ale również realizuje plan rozwoju elektromobilności. Do 2028 roku 30% transportu publicznego ma być zeroemisyjna. Polska dzisiaj przeprowadza największy w Unii Europejskiej przetarg na autobusy elektryczne. W 1077 autobusów, i to jest wyraźny dowód na to, że przesuwamy się w kierunku elektromobilności w transporcie publicznym. Inicjatywę na rzecz rozwoju elektromobilności poparło kilkadziesiąt państw, między innymi Chiny, Meksyk, Hiszpania, Niemcy, Francja oraz Luksemburg. Jestem pod wielkim wrażeniem programu, dzięki któremu Polska chce rozpocząć zmianę transportu publicznego. To będzie bardzo mocny polityczny przekaz, który płynie dzisiaj z Katowic. Wskazuje minister Jadwiga Emilewicz. W ramach inicjatywy ma być realizowana nie tylko współpraca między krajami, ale przede wszystkim między naukowcami, przedsiębiorcami oraz regionami i miastami. Warunki do tej współpracy ma stworzyć specjalny fundusz powołany przez Polskę wspólnie z Bankiem Światowym. Polska wpłaci na ten fundusz 2 miliony dolarów. Oczywiście liczymy na to, że będziemy mieć szereg większych kolejnych również deklaracji. W przyszłym roku odbędą się też w Polsce największe na świecie targi elektromobilności. Propozycja Polski i Wielkiej Brytanii wpisuje się w realizację porozumienia paryskiego i jest nam bardzo potrzebna, mówił sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Globalny transport odpowiada obecnie za około 1/3 globalnej emisji CO2 dziś. Na świecie jeździ około miliard samochodów, a w 2040 roku liczba samochodów na drogach się podwoi. Trzecia deklaracja zaproponowana przez Polskę dotyczy roli lasów w równoważeniu emisji dwutlenku węgla. Polska chce promować swoją politykę leśną oraz dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi krajami. Z Katowic dla Informacji Dnia Piotr Krupa. W przyszłym roku wzrosną ceny energii elektrycznej. To efekt polityki Unii Europejskiej, która zwiększa opłaty za wytwarzanie energii elektrycznej z węgla. Jednak Ministerstwo Energii zapewnia, że podwyżki nie dotkną odbiorców indywidualnych. W tym celu przygotowywany jest projekt specjalnej ustawy. Sprzedawcy energii elektrycznej chcą od Urzędu Regulacji Energetyki zgody na podwyżkę o ponad 30%. Ten jednak nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Jak zapewnia minister energii Krzysztof Tchórzewski, trwają prace nad ustawą, dzięki której właściciele gospodarstw domowych nie zapłacą więcej za prąd. Nie będzie podwyżek w sprawach związanych z energią elektryczną. To znaczy, że i po to właśnie stosujemy rekompensaty. Rekompensaty na sumę około 4 miliardów złotych obejmą także większość małych i średnich firm. Inaczej będzie w przypadku dużych instytucji publicznych, które swoją działalność opierają na wykorzystaniu prądu elektrycznego. Szacunkowo wydatki średniej wielkości szpitala wzrosnąć mogą nawet o 40 tysięcy złotych miesięcznie, czyli 500 000 rocznie. Podwyżka może stwarzać utrudnienia w płatnościach szpitala, ale nie wpłynie na jakość leczenia, podkreśla dyrektor szpitala we Wrocławiu dr Janusz Wróbel. Czyli będą przesunięcia w czasie, opóźnienia w płatności, albo czasami nawet zaprzestanie finansowania takich działań, które nie wpływają na sam proces leczenia. Równocześnie rośnie zadłużenie polskich szpitali wynoszące prawie 12 miliardów złotych.
Nie jest pewne, czy opracowywany projekt rekompensat obejmie także takie placówki. Jednak minister energii spodziewa się masowego składania wniosków o dopłaty. Czy wsparcie otrzymają szkoły? Do tego pytania nie odniosła się bezpośrednio minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Za budynki odpowiedzialny jest samorząd. To on dba o wszystkie remonty, o wyposażenie gabinetów. My oczywiście samorząd wspieramy. Podwyżki mogą być problemem dla mniejszych przewoźników kolejowych, zauważa rzecznik przewozów regionalnych Dominik Lebda. Mogą w negatywny sposób wpłynąć na wielkość oferty dla pasażerów. Mamy świadomość, że tylko i wyłącznie atrakcyjne rozwiązania proponowane przez ministerstwo mogą podtrzymać konkurencyjność kolei. W przypadku przewozów regionalnych koszty poniosą samorządy województw. Podwyżki będą ciężarem dla gminy Wojciechów o niewielkim budżecie, mówi jej wójt Artur Markowski. Pomocne mogą być inwestycje. Można by było próbować wymieniać obecnie istniejące lampy na lampy bardziej energooszczędne, czyli na tak zwane lampy LED-owe. Oczywiście to też wiąże się z pewnymi wydatkami, ale w perspektywie czasu na pewno przynosi duże oszczędności. Głównym powodem wzrostu cen jest polityka Unii Europejskiej, która zwiększa cenę uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Prawa do emisji są papierem wartościowym w tej chwili. Wcześniej podlegały obrocie między przedsiębiorstwami energetycznymi. Dzisiaj w prawa emisji mogą instytucje finansowe lokować swoje pieniądze. No i one zaczęły podlegać normalnym na giełdzie spekulacjom, to znaczy obrocie giełdowym, wzrosty mniej równomierne. Przez wiele lat cena uprawnień do emisji kształtowała się pomiędzy 3,5 a 6 euro za tonę dwutlenku węgla, teraz między 18 a 25 euro. Jak zauważa ekonomista dr Marian Szołucha, unijny przelicznik emisji jest krzywdzący dla Polski. Dwutlenku węgla emitujemy znacznie mniej niż gospodarki zachodnioeuropejskie, także w przeliczeniu na mieszkańca, ale ktoś kiedyś przyjął parametr przeliczania emisji dwutlenku węgla na produkt krajowy brutto. I tu Polska niestety należy do krajów, które rzekomo, przynajmniej według tej metodologii, trują środowisko najbardziej. Tymczasem to Niemcy emitują do atmosfery trzykrotnie więcej dwutlenku węgla niż Polska. Projekt ustawy o rekompensatach za podwyżkę cen energii w przyszłym tygodniu powinien trafić do Sejmu. W całej Polsce górnicy obchodzą dziś swoje święto, tak zwaną Barbórkę. Całe rodziny dziękują swojej patronce, świętej Barbarze, za opiekę podczas pracy. W kopalniach pracuje obecnie ponad 170 tysięcy osób. To Nikiszowiec w Katowicach, zabytkowe osiedle górnicze i górnicy, którzy od świtu świętują dzisiaj swoje święto. Tradycja Barbórki jest taka, że najczęściej rano orkiestra chodzi po osiedlach i budzi swoją muzyką. Później przychodzimy do kościoła, jest uroczysta msza. Po mszy najczęściej górnicy zbierają się. Jest taki poczęstunek barbórkowy. Na obiad tradycyjne śląskie danie, rolada z kluskami śląskimi i modra kapusta. Barbórka to jeden z najważniejszych dni w roku dla górników, choć jak mówi emerytowany górnik pan Andrzej, nie wiadomo jak długo. Uważam, że to święto będzie takie ważniejsze, a później chyba będzie tak pomału wyciszać się. Choć polskie górnictwo to fundament polskiej gospodarki i jak obiecuje prezydent Andrzej Duda, nieprędko się to zmieni. Nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo. Bo nie tylko zapewnia ono Polsce bezpieczeństwo energetyczne, ale jest także sposobem na życie wielu polskich rodzin. Nie sztuka wszystko zlikwidować i zostawić ludzi bez pracy, zostawić państwo bez zaplecza i załamać gospodarkę. Barbórka to nie tylko święto górników, ale także całych rodzin, które szczególnie tego dnia modlą się do ich patronki świętej Barbary i dziękują za opiekę podczas niebezpiecznej i trudnej pracy. A pracy będzie jeszcze wiele, bo szacuje się, że Polsce wystarczy węgla na 200 lat. Ona nadal będzie się opierała na węglu. Oczywiście będziemy realizować miks energetyczny, będziemy realizować naszą strategię, ale węgiel w Polsce jest i będzie. Jak zaznacza minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, należy jednak realizować zasadę zrównoważonego rozwoju. Nasz plan dotyczy tego, żeby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo Polsce i polskiej gospodarce na najbliższe lata, a z drugiej strony przejść na
na źródła energii, które są znacznie bardziej przyjazne. Polska posiada największe zasoby węgla w Europie. Przemysł wydobywczy zatrudnia ponad 170 tysięcy osób. Górnicy obchodzą Barbórkę już od ponad 160 lat. Lekarze alarmują. Zachorowalność na raka prostaty w ciągu 30 lat wzrosła 7-krotnie i nadal rośnie. To drugi po raku płuca, najczęściej występujący wśród mężczyzn nowotwór. O problemie debatowano dziś w Centrum Onkologii w Warszawie. Przychodzi pacjent do urologa i czasem jest już za późno. Te choroby są takie, że one się rozwijają bez objawów. Żadnych objawów nie dają. Wtedy, kiedy dają objawy istnienia tej choroby, to już jest za późno, żeby pacjenta leczyć. Można mu tylko przedłużyć o parę lat jeszcze życie, ale całkowicie się wyleczyć nie da. Podkreślił prezes Stowarzyszenia Gladiator. Późna diagnostyka, zwiększająca się liczba zachorowań, wysoki wskaźnik śmiertelności, a także brak dostępu do nowoczesnych metod leczenia to tylko niektóre kwestie, które zostały omówione podczas konferencji. Jak zaznacza dr Roman Sosnowski, nowotwory urologiczne to także istotny problem od strony epidemiologicznej. Wydaje się, że w najbliższym czasie rak gruczołu krokowego będzie numer jeden, jeżeli chodzi o zachorowalność w Polsce wśród mężczyzn na nowotwory. W tej chwili jest na drugim miejscu. Jest to ponad 10 tysięcy nowych zachorowań każdego roku. Kilka tysięcy, między 4 a 5 tysięcy osób umiera z tego powodu. Specjaliści podkreślają, że przyczyny choroby bywają złożone i niełatwo jest je usunąć. Jednak w każdym przypadku wskazana jest profilaktyka. W związku z tym pamiętajmy, natychmiast rzućmy palenie, zredukujmy masę ciała, jeżeli mamy nadwagę, prowadźmy aktywność fizyczną, taką niewielką, ale w miarę regularną, a to nam pozwoli w cudzysłowie chronić się w aspekcie raka gruczołu krokowego. Konferencja miała na celu przybliżyć uczestnikom trudną tematykę nowotworów urologicznych, ale też zachęcić do wdrażania nawyków w celu wczesnego wykrycia choroby. Francja wstrzymuje wprowadzanie podwyżek cen paliwa na 6 miesięcy. Decyzja francuskich władz ma związek z coraz ostrzejszymi demonstracjami, które kilkakrotnie przerodziły się w zamieszki i uliczne walki. Po fali protestów we Francji powodujących poważne szkody w ciągu ostatnich dni, rząd postanowił zawiesić na pół roku planowaną podwyżkę akcyzy na paliwo. Decyzję ogłosił dziś premier Francji, który zapewnił też, że w czasie zimy nie będzie wzrostu cen gazu ani energii elektrycznej. Przez ponad 3 tygodnie dziesiątki tysięcy Francuzów wyrażało swój gniew na ulicach wielu miast w pobliżu centrów handlowych i tym podobne. Trzeba być głuchym lub ślepym, aby go nie widzieć ani nie słyszeć. Żaden podatek nie zasługuje na to, by ryzykować jedność narodu, dodał premier Francji. Decyzja ta obowiązuje od teraz. Musimy przywrócić w kraju spokój, a później rozpocząć prawdziwą dyskusję na temat głównych problemów, które zostały wyrażone w ciągu ostatnich kilku tygodni. Wstrzymanie podwyżek cen paliw w głównej mierze domagał się ruch tak zwanych żółtych kamizelek, ale na początku fali protestów. Jednak po ponad 2 tygodniach demonstracji liczba żądań znacznie się wydłużyła. Moratorium nie wystarczy, mówią zgodnie protestujący. Nie sądzę, by rządowa propozycja zawieszenia podwyżek podatków od paliwa była wystarczająca. Mamy wiele zastrzeżeń i żądań. Chodzi o kwestie emerytów, młodych ludzi, pracowników, więc uważam, że to nie wystarczy. Uważam, że rząd powinien przedstawić więcej ustępstw. Ekonomiści już teraz ostrzegają, że protesty żółtych kamizelek mogą kosztować francuską gospodarkę nawet miliardy euro. We Włoszech trwają prace nad zmianą budżetu. Poprzednia wersja została odrzucona przez Komisję Europejską. Unia groziła Włochom sankcjami. W październiku Komisja Europejska odrzuciła projekt włoskiego budżetu. To pierwszy taki przypadek w historii. Sytuacja na linii Rzym-Bruksela była bardzo napięta. Kryterium zadłużenia należy uznać za niespełnione, dlatego też dochodzimy do wniosku, że procedura nadmiernego deficytu w oparciu o zadłużenie jest uzasadniona. Kością niezgody był zbyt wysoki deficyt budżetowy. Unijni urzędnicy straszyli końcem strefy euro, a włoski rząd mówił o ataku na ich gospodarkę. Premier Włoch Giuseppe Conte szuka sposobów wyjścia z tego pata. Twierdzi, że unijna procedura nadmiernego deficytu przyniosłaby szkody zarówno Włochom, jak i całej Unii. Opracowuję moją propozycję, której Unia Europejska nie może nie wziąć pod uwagę.
Wiceszef Komisji Europejskiej do spraw euro Valdis Dombrovskis z zadowoleniem przyjął zapowiedzi szefa włoskiego rządu. To pozytywne, że ton dyskusji się zmienił. Ściśle współpracujemy z włoskimi władzami. Teraz piłka jest po stronie Włoch, aby dokonać korekty budżetu na następny rok. Nowe założenia budżetowe, jak twierdzi premier Conte, nie zaszkodzą interesom Włochów ani planowanym przez rząd reformom. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków krytykowany przez Brukselę deficyt być może uda się zredukować. Być może liderzy włoskiego rządu, włoskiej polityki uznali, że niepotrzebny jest im nowy spór z Komisją Europejską i przyjęli taką zasadę, że lepiej pójść na pewne ustępstwa, lepiej wynegocjować z Unią Europejską takie działania, które zadowolą obie strony, bo być może gdzieś jeszcze w tle Włosi będą mieli jakieś inne potrzeby, w ramach których oczekiwaliby, że Unia Europejska jako całość, czy Komisja Europejska już jako konkretna instytucja wspólnotowa zajmie wyraźne stanowisko, które będzie wspierało włoskie interesy. Mówił ekonomista dr Bartosz Michalski. Na porozumieniu zależy także unijnym urzędnikom. W tle wisi bowiem groźba rozpadu strefy euro, ale też pójścia Włoch w ślad Wielkiej Brytanii, mówi ekonomista Konrad Gadomski. Włochy są według również bukmacherów nawet jednym z pierwszych państw po Wielkiej Brytanii gotowych do wyjścia z Unii Europejskiej. Dlatego, że właśnie państwa takie jak m.in. Włochy, Austria dzisiaj, państwo Półwyspu Iberyjskiego, są niezwykle wściekłe na zbyt dużą ingerencję Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy. Również to widać teraz, kiedy Włochy chciałyby uniknąć tej procedury nadmiernego zadłużenia. Wielu komentatorów wskazuje, że spór Włochy-Komisja Europejska może mieć drugie dno, a cała burza wokół włoskiego budżetu to zemsta na niepokornym rządzie, który w wielu sprawach krytykuje unijnych decydentów. To może być kolejny powód do wzrostu napięcia między Izraelem, Libanem i Hezbollahem. Armia izraelska niszczy tunele wybudowane pod granicą między państwami. Tymi tunelami do Izraela przerzucano bojowników Hezbollahu oraz osoby cywilne. Operacja armii izraelskiej na granicy libańskiej rozpoczęła się nad ranem. Jej celem jest zniszczenie tuneli szturmowych zbudowanych przez Hezbollah na terytorium Libanu, które prowadzą pod granicę Izraela. Zdaniem izraelskich władz tunele są wykorzystywane przez bojowników Hezbollahu do przemytu ludzi i sprzętu. To stanowi poważne zagrożenie dla obywateli Izraela. Rząd Benjamina Netanyahu obawia się też rosnących wpływów Hezbollahu na terytoriach libańskich graniczących z Izraelem. Armia libańska i rząd libański nie kontrolują tego terytorium. Tymi, którzy kontrolują ten teren, jest organizacja terrorystyczna Hezbollah. Do napięć na granicy izraelsko-libańskiej dochodzi od wielu lat. Izrael oskarża Hezbollah o wystrzeliwanie z terytorium Libanu w kierunku Izraela pocisków rakietowych. Z kolei władze w Bejrucie zarzucają państwu żydowskiemu permanentne naruszanie libańskiej przestrzeni powietrznej przez samoloty prowadzące naloty na Syrię. To były informacje dnia. Na kolejne wydanie zapraszam po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Milena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju w nocy temperatura będzie bardzo wyrównana, na termometrach około minus 1 stopnia. Jutro słońce o nas nie zapomni, pojawi się sporo przejaśnień, jednak temperatury będą niższe. Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich 2 stopnie, najcieplej na zachodzie kraju i tam maksymalnie 5. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny. Ciśnienie wzrasta. Na barometrach 1027 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na prognozę pogody na kolejne dni. W czwartek na zachodzie spadnie deszcz, a lokalnie popada śnieg i to miejscami intensywnie. Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich, tam temperatura bliska zera, a najcieplej na zachodzie 7-9 stopni. W piątek będzie już padać w całym kraju. Lokalnie może spaść deszcz ze śniegiem, ale będzie dość ciepło. Od 2 stopni na Podlasiu do 10 na zachodzie kraju i w Wielkopolsce.